Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja, która wspiera dom samotnej matki w Łodzi oraz działania na rzecz małżeństwa i rodziny, zachęca wszystkich emerytów i rencistów do przekazania 1% na te cele. Wystarczy wypełnić prosty druk PIT-OP do wzięcia ze stolika pod kurek i dostarczyć do swojego urzędu skarbowego. Dzisiaj odbywa się zbiórka makulatury. Kontener ustawiony jest przy naszym kościele. We wtorek na nabożeństwo trzeciego zakonu świętego Franciszka i jego sympatyków o 17:30. W środę Szkoła Podstawowa 9.1 zaprasza na 17 na kozińskie spotkania z kulturą i sztuką. Tym razem będzie okazja, by poznać kulturę dawnych Słowian. Drzewa lekcje historii poprowadzi grupa Ród Dębowego Liścia, którą tworzą pasjonaci z zamiłowaniem odtwarzający życie naszych przodków sprzed 1000 lat. Wstęp wolny. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek msza święta i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego o 8 i 18. W sobotę msza Wigencja Emerytów i Rencistów o 8, następnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Informujemy parafian, że w tym tygodniu ksiądz proboszcz udaje się do Lwowa, gdzie z kongresu biskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego otrzyma relikwię błogosławionego Jakuba Strzemię dla naszego kościoła. Uroczystej instalacji tych relikwii dokona ksiądz biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy Lwowa, w dzień kościoła stacyjnego, to jest 3 kwietnia o godzinie 18. Już dzisiaj zapraszamy na te uroczystości. Zachęcamy do zakupu i do czytania prasy katolickiej. Poprosimy